wszędzie dobrze, ale na osiedlu Złota Reneta najlepiej. Za tą ważną inwestycją stoi firma Makurat Invest. W Żukowie przy ulicy Jabłoniowej odbył się aktywny dzień otwarty nowoczesnego kompleksu budynków. Złota Reneta to nowoczesny kompleks budynków wielorodzinnych, wyróżniających się architekturą wielokondygnacyjną, usytuowaną na terenach zielonych w miejscowości Żukowo. Organizatorzy przygotowali szeroki wachlarz atrakcji. Dzisiejszy dzień jest dniem otwartym. Przygotowaliśmy dla naszych klientów bardzo dużo atrakcji. Tutaj za mną odbywa się trening otwarty z Igorem Janikiem, ponieważ nasze osiedle położone jest wśród pięknych terenów rekreacyjnych. Na placu, gdzie znajdują się namioty, czekają doradcy kredytowi, architekci wnętrz. Przygotowaliśmy również możliwość zwiedzania mieszkania pokazowego, a także terenu budowy. Dla wszystkich zmęczonych sportowymi zmaganiami przygotowano smaczny poczęstunek w formie grilla, a dla aktywnych w wersji fit. Nowe osiedle jest znakomicie zlokalizowane. Blisko przystanek kolei metropolitalnej, wkrótce powstanie obwodnica metropolitalna, która będzie znakomitym wyjazdem i na zachód Polski, i na południe. Żukowo, dobre miejsce do swojego życia. Polecamy również zobaczyć. Nie wymieniłeś jeszcze opon? Zrób to fachowo z Automiras. Oraz Borównokros 2016. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanał.